Na razie bez głosu, ale zaraz się odezwę. Witam Państwa na kolejnym wyjeździe po fury. Plac z brykami uszkodzonymi, tu jednak był przymrozek. Powiem. Cześć Tomuś. Jednak, proszę Państwa, był przymrozek, bo... Ale słaby. Tyci. Mógł być minus jeden w cieniu, poza tym jesteśmy. Grubo. Nie chudo. Już są dwie karetki. Ostatnio stała jedna. Siódemeczka kosmetycznie liźnięta, ale to za nowa trochę. Jednak muszę się uzmysłać teraz. O, tu nie było mrozu z tej strony. Czyli jak tak się komu chce, tak sobie przymrozi. Mamy cenę 18 koła euro za co? Za świeżą sztukę w Westline. Tutaj mamy, co mamy? 9900. Tam przymrozek, a tu nie. Interesujące. Co 2 metry mrozi, co 1,5 metra raczej jest... Raczej jest spokojnie. Dowiedziałem się ostatnią cenę bulika pomarańczowego. 26 tysięcy euro kosztuje. Ja wiem. Ale on ma antenę wysuwaną. Dlatego. Tego bulika mrozik, tu mrozik był, ale tyci. Oczna szybka też, a u sąsiadów nie było. Ciekawe to wszystko, takie interesujące. Mazdy jednak nie wziął, widzę, zeszłego tygodnia. Macał długo, macał, nie wziął. Naprawdę na placu z uszkodzonymi. Dzisiaj tylko zrobię 1-2 filmiki, bo mam ci jeszcze ekipę, która przyjechała z Zalublina aż. Lawetą i musimy teraz poogarniać zakupy 4 samochodów, co nie powinno sprawić problemu, bo 4 auta kupić to dla nas pestka. Przed sekundą Lublin meldował, że z Lawetą dojechali. Świetnie. W napędach pierwszy przymrozek w tym roku. Zazwyczaj u Niemca przymrozek nie występuje. Całą zimę też cię... A tu nieźle. Całą zimę, oprócz może ubiegłej, przez 2 tygodnie tutaj nie jeździliśmy, bo nawaliło śniegu, ale gdzie komu się chce to odśnieżyć, żeby klient pooglądał furę? Komu się chce przez... O! Cóżeś urwał? Panamero 4 SO. Pokaż tam przodek, czy cię nie ma, czy cię brakuje, czy jesteś krótsza. Cała rzeź jest, ciekawe, interesujące nawet. No rozumiem, że tu jest uszkodzenie, bo to plac z uszkodzonymi, ale... Pewnie jakaś kosmetyka. Może przebił oponę i okazało się, że nie może dalej jechać. Dał na uszkodzeństwo. Czasami są takie uszkodzenia, że ja ich nie widzę kompletnie. Typu rysa bądź... dół. A tym razem akurat nie widzę nic. RS-a bardzo przyjemna. Nowa, świeża, ale po gradzie, bo popękana szyba, słupki powyginane. Widać, że po gradzie, dziadyga. Ciekawe jak po gradzie. A właśnie, wczoraj widzę, dzwonił, że chętnie nabędzie Passata 2.2 rok. 2.1, 2.3 po gradzie, bo akurat ten jest po gradzie. Widać, że skulkowany. Niestety nie jest jeszcze wyceniony, ale teraz wezmę. Się zaloguję u chłopaków na biurze i dowiem się, co stoi Passat w 22 albo 3 roku. Obtłuczony przez dary losu, dary natury z nieba. Sporo towaru dzisiaj. Zresztą ten plac zazwyczaj ma około 1000, czasami 900 sztuk. Przeogromny placek z uszkodzonymi. Czyżby M jakiś pakiet mocny? M Power, bo mocnie okiełznana, widzę wyraźnie. A progi, spoiler, lotki. Widzisz jakieś dymiące opony? No właśnie. Całe stado felk i kół do sprzedaży. Stado, można powiedzieć, bo ho. Na pewno w mocy ogromnej cała uciechana, cały boczek, aha.
jakoś nie szalenie, kółko wygląda na proste. Lećmy dalej. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.